komunikuję Państwu z przyjemnością, iż laureatem Katarniarza Roku w kategorii rekwizyt roku został kabaret Neonówka z Wrocławia. Neonówka. Nie ma. Gdzie ona pochowała te pieniądze? O, idzie. Zamota. No chodź. Gdzie byłaś? Na poczcie. Po co? Zatankować. Tak się głupio pytasz. Pewnie znowu wszystkie pieniądze przesłałaś. Znowu na radio. A na radio! Tylko, że wolna Białoruś. Od kiedy to Białoruś leży w Toruniu? Od zawsze. Tyle pieniędzy mogła się wpłacić do banku, ale nie. Ty wpłacasz, ale na książeczkę. Banki dla ciebie są B. Wiesiek, sam wiesz, do kogo należą wszystkie banki. No do kogo? No do tych, no. No? Do Rzymian! A poza tym nie wszystko wydałam, bo część przesłałam na badania archeologiczne. Czyli znowu do siebie. No, właśnie tak się składa, że w bazylice w Licheniu odkryto na ścianie XVI-wieczne polichromie. Janina, tę bazylikę niedawno wybudowano. Powiedz mi, jak to jest możliwe? Cud! Ale co ty możesz wiedzieć o cudach? No, jak za ciebie wychodziłem, to ksiądz powiedział, że cudów nie ma. O, on tam się znał, wiesz? To był ksiądz ateista. Janina, popatrz, jak my żyjemy. No, popatrz, jak my żyjemy. Inni to już się zdążyli pobudować. Kafloscy, Więckoscy, dawno już je pobudowali. Wiesiek, nie rozśmieszaj mnie. Ile ja kościołów pobudowałam? Janina, popatrz, jak my żyjemy, popatrz. Przecież u nas ściany się trzymają tylko dzięki zdjęciom z pielgrzymek. Znaczy nie, te zdjęcia jeszcze zrozumiem. Ale 2 metry na 2 plakat Giertycha? No to już jest chyba lekka przesada. O, co przesada? Kryśka ma większy. A poza tym to pewnie ty mi namazałeś na nim taki napis. HWDG. Z tego, co wiem, to było ich hasło wyborcze. Pomysłowe. O, synek idzie. Synek. Mamo, tato, idę na schole. Idź, bo znowu miejsca zabraknie. Idź. Nie, Janina, nie, synu, zostań. Janina, najwyższy czas skończyć tę farsę. On ma już 28 lat. To jest najlepszy czas, żeby skończyć mu ten biały tydzień. Za młody jeszcze jest. Synu, czas, żebyś zaczął żyć pełnią życia. Carpe diem. Nie ucz go przekleństw. Żebyś wreszcie oddychał pełną piersią. Żebyś wreszcie... No, żebyś wreszcie poderwał jakiegoś towara, no! Co to jest towara? Nie! No mam syna, kosmitę! Ale to nic dziwnego, jeżeli jego matka jest jakimś piekielnym troglodytą! Tylko nie piekielnym! Nie słuchaj go, mamo! Jesteś piękna! Wiem! Wiesz, że tato zawsze bluźni o tej porze. Idź, bo się spóźnisz. Załóż te jego buty, te do trumny.
świecić! Tylko tam, tam leżą koło pomnika, tylko chryzantemy nie wejdź! Synu! E.T. phone home! Przestań go straszyć, wariacie jeden! Zaraz ciebie postraszę! Nie strasz go! Zaraz ciebie postraszę, tak dalej pociągniesz, to się zajmie tobą jakiś wampir Nosferatu! Nie zajmie się! Jasne, że się nie zajmie, bo pewnie nie dałby rady! Dlaczego? Bo tak od ciebie walczy cioskiem! I żeś se chłopie narobił, wiesz? Masz pojechane. I... Jesteś u matki. No, no, no. Idę donieść matce, wiesz? Jesteś u matki, zobaczysz. I zdrowość, Maru, to znowu ja w sprawie starego. Weź mu... A ci tu, da?